Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Piradiusz i zapraszam was do kolejnego odcinka Stalkera z EWU Prypeci, w którym prawdopodobnie, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kolejny raz skopiemy tyłki bandytom. Już raz nam się to udało, oczywiście chyba za czwartym czy za trzecim razem, no ale w końcu się to udało, tym samym zrobiliśmy sobie z nich wrogów, ale z drugiej strony to otworzyło nam możliwość podjęcia kolejnego zadania od brodacza. I chodzi tutaj o nielegalny handel bronią, więc mamy tutaj do wyboru, możemy po prostu skopać tyłki, pomóc stalkerom, albo nie musimy tak naprawdę tego zadania wykonywać, ale że już jesteśmy, no, że tak powiem, mamy napięciu z bandytami, albo oni z nami, to czemu by nie? Czemu by nie? Właśnie coś wyskoczyło. Mówi się, że bandyci planują zakup broni. Nasi chłopcy chcą ich śledzić i nie dopuścić do transakcji. Przyda nam się każda pomoc. Oczywiście, jak najbardziej, czemu by nie? Świetnie, idź do strażnicy. Tam są nasi chłopcy. Od nich dowiesz się wszystkich szczegółów. Spotkaj się ze stalkerami koło strażnicy. Spotkaj się ze stalkerami koło strażnicy. Okej. Okay. Niech i tak będzie. Dobra, moi drodzy. Mapka i zobaczymy, gdzie jest ta strażnica. To jest tutaj. Okej. Okay. Rzut beretem. Rzut beretem. Jeszcze tylko sprawdzę, jak tam nasz ekwipunek, jak to wygląda. No dobra, może być. Wiecie co, zróbmy sobie może taki szacher-macher. Z pistoletu praktycznie nie korzystamy, a lepiej mieć pod ręką strzelbę od razu i coś nieco na dalszy dystans, także myślę, że nie będzie źle. Jeśli chodzi o amunicję, nie jest najgorzej. Mam nadzieję, że to nam wystarczy. Tutaj jeszcze mamy jakąś taką amunicję 5,56 na to. Nie mam pojęcia, na co nam to w tym momencie, ale albo to sprzedamy, albo sobie to odstawimy do skrzyneczki naszej. Mamy tutaj tego dużo? No mamy. Dobra. Ląduje do skrzyneczki, nie będzie nam tutaj zagracało naszego pięknego ekwipunku. Ale pistolet sobie na razie zostawię jeszcze mimo wszystko. Dobra, wyruszamy. Zdrajeście się masz. A nie najgorzej. Czyli udało ci się tu doczłapać, brawo. Okej. On już chyba nie chce z nami rozmawiać. Nie, chce. Ale tak chociaż więcej informacji od niego nie wyciągniemy. Nigdy nie byłem po stronie bandytów, prawdę mówiąc. Nie mam pojęcia, jakie oni mają zadania. Może kiedyś spróbuję, może kiedyś. Dobra, niech no się teraz tylko ogarnę kierunkowo. Musimy iść w tamtą stronę, musimy iść do drogi. Czy tutaj czegoś nie ma? Zauważyłem, że często kręcą się tutaj psy, ewentualnie świnki, ale nie, tym razem jest pusto. Okej, jeżeli będziecie słyszeli jakieś dziwne odgłosy, to prawdopodobnie będą pochodziły od moich sąsiadów. Dobra, piękna pogoda, żyć nie umierać. No dobra, jakoś to wygląda, tylko wiecie co? Co tam jest? Co tam prześwituje? Co tam jest? Ognisko. Ale nie bardzo wiem, co to jest za miejsce. Okej. No proszę, nawet nie wiedziałem, że możemy tym strzelać w trybie automatycznym. Coś nas widzi i jest to sfora psów. Jest to sfora psów. I cholera jasna. Nie bardzo mi się to uśmiecha, wiecie? Nie bardzo mi się to uśmiecha. Używanie tej amunicji też nie. Poważnie! Nie, zostaw. Poważnie? No dobra, amunicja śrutowa. Najwyraźniej nie działa tak, jak bym chciał. Dobra. Udało się.
przypłaciliśmy to niewielką raną, ale szybko się to załatało. Kogo my tutaj mamy? Czy tu czasem nie leżał Pietrucha ostatnim razem? No moje szutowe, wiecie co? Zużyliśmy ich trochę, więc czemu byśmy sobie nie mieli tego wziąć? Tak, chyba tutaj leżał Pietrucha, z tego co pamiętam. Tak jest. Biedny Pietrucha. No dobra, mam nadzieję, że już żadnych niespodzianek nie będzie po drodze i że dojdziemy cało i zdrowo. I wiecie co, zapiszę sobie grę. Tak prewencyjnie. Z tej strony nic, z tej strony też nic. Okej. Dobra, wygląda to, że są chłopaki. Jeszcze tylko dla pewności, chociaż gdyby to był wróg... Nie, stalkerzy, okej. Nawet jeśli to byłby wróg, to pewnie by strzelał od razu. Bez ostrzeżenia. Dobra, witajcie chłopaki. Siemo, siema, siema. Okej, chłopaki pilnują, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, co ty masz za broń? A, dobra, okej. Spartacus, to mi się podoba, dzięki, że przyszedłeś. Chcemy się podkraść w pobliżu bandytów i podsłuchać ich. Co będzie potem, zobaczymy. Nie pokazuj się wartownikom. Okej, prawdę mówiąc, nie będzie tutaj niespodzianki. Nie spodziewam się, żeby nam to poszło zbyt gładko. I nie obejdzie się bez używania siły. Dobra. Jeszcze nas nie zobaczyli, więc jest dobrze. Dobra, wygląda na to, że mamy tutaj wejść. Co tam masz? Pokaż. Słuchaj, mamy sporo tych artefaktów i możemy załatwić więcej. W zamian chcemy broń i dobry sprzęt. Wiesz, że mam wszystko to, co siły powinności. Więc broń i sprzęt to żaden problem. Tylko towar najwyższej jakości, bez dwóch zdań. No więc jasne, zdejmujemy ich. Okej, nie mam pojęcia, dlaczego ta scenka była tak cicho. Jezus Maria, co tu się dzieje? Pięknie, prosto w twarz i zdaje się, że... Najemnicy! Czy ja tam widziałem granat? Nie. Nie chcę za bardzo się wychylać tutaj. O Jezus Maria, człowieku. To się jest. Dobra, moi drodzy, to był błąd. Zatem powtórzmy. No dobra, to mi się udało. To mi się udało wyjątkowo, brawo dla mnie, ale krótkie. Za bezmyślne wychylenie się. Ale tym razem powinno pójść lepiej. Czemu ja nie miałem przeładowanej broni całkiem? A właściwie załadowanej. Pełnym magazynkiem. Dobra. Idziemy. Nie pokazuj się wartownikom. Dobra. Spokojna głowa. Tak sapiecie, że aż dziwne, że was nie usłyszeli, nie zauważyli, ale no cóż. Sztuczna inteligencja stalkera. Co to masz? Pokaż. Okej. Mamy sporo tych artefaktów i możemy załatwić. Wyglądało to dość dziwnie. W zamian chcemy broń i dobry sprzęt. Niestety nie da się tego pominąć, cholera. Wiesz, że mam wszystko to, co siły powinności. No dobra, już wszystko wiemy. Chcecie sobie handlować? To sobie nie pohandlujecie. No więc jasne, zdejmujemy ich. Cudownie. I granatu na dziesiąt. Dobra, ja może tutaj sobie... O Jezusie! Gdzie to jest? Mało brakowało. O nie. Dlaczego oni tyle granatów używają?
No cholera. Czy nasi są tam? Dobra, tu leży ranny. Tu leży ranny, trzeba go będzie dobić. I po problemie. Dobra, dlaczego wszyscy poszli tam? Czemu nikt nie poszedł ze mną? Dobra, tam się jeszcze strzelają. Czy to jest... Dobra, 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 co tam się dzieje? Dobra, na górze jeszcze są. Potem się zajmiemy dobijaniem. O cholera, czy to jest gość w pancerzu wspomaganym? Dobra, idź, 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 idź. O cholera. Dobra, sprawdźmy górę. Czysto. Okej. Okej. Dobra, akcja się powiodła. Nic tak nie cieszy, jak dobrze udana akcja. No może poza jeszcze zdobyciem dobrego artefaktu. A propos, gdzieś tutaj jest w ogóle jakaś skrytka. Zaraz będę musiał to przeszukać. Czy to ty jesteś handlarzem? Na to wygląda. Co my tutaj mamy? Mamy twoje PDA. Co ty tam masz, ptaszku? Zawiera informacje na temat klientów Morgana oraz wpurzone tajnego magazynu powinności, z którego wziął broń. Następnie sprzedał ją najemnikom i nawiązał kontakt z kimś nazwanym Sultan. Dlaczego ty mnie przepychasz, kolego? Dobra. Co ty jeszcze masz? Chyba wziąłem... Nie, nie wziąłem twojej broni, to dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Apteczkę jak najbardziej, to też możemy sobie wziąć i to by było chyba na tyle. Reszty nie będziemy potrzebowali. Czy ja na pewno nie wziąłem jego broni? Nie, nie wziąłem. Dobra, ale wróćmy do czytania PDA. Aby zacząć ze sobą ślady, Morgan postanowił zdradzić wolności lokalizację magazynu. Informacje te miał przekazać jego wspólnik Sęp. Sęp, Sęp. Coś mi to mówi. PDA wspomina też o czujniku, który może wyłączyć tylko Morgan, a który zaalarmuje powinność, jeśli schowek zostanie otwarty. Ta informacja na pewno zainteresuje zarówno wolność, jak i powinność. Dobra, jesteśmy teraz powiernikiem informacji, którą zapewne możemy sprzedać. To bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Pytanie tylko, komu ją sprzedamy? Czy wolności, czy powinności? Powinność średnio lubię. Wolność jest jednak troszkę bardziej. Mieści się w moich... jakkolwiek by to nie nazwać. Albo inaczej, bardziej sprzyjam troszkę wolności. Gdzieś tutaj była skrytka. W jednym z tych wielkich, cokolwiek to jest. Nawet nie mam pojęcia, czy to jest... Nie to piec? Dobra, może to gdzieś tam było. Nie. Jeszcze widzę, że mamy porozmawiać ze Stalkerem. No, zaraz to zrobimy. Tylko... Cholera jasna, czemu tutaj nic nie ma? Okej. Powinno być. Powinno być i nie mam pojęcia, czemu tutaj tej skrytki nie ma. Czyżby ktoś sobie zabrał wszystko, co się w niej znajduje? O ile wiem, Stalkerzy nie powinni zabierać rzeczy ze schowków. No ale dobra, nie kłócę się z grą. Nie ma przedmiotów, to nie ma. Ale naprawdę po raz pierwszy mi się to zdarzyło. Dobra, mamy porozmawiać z gościem, który jest na górze. Okej. Przejrzymy sobie zwłoki zaraz. Najpierw pogadamy, zdamy relację. Czy to z tobą? Z tobą mam rozmawiać. 2500 rubli i współrzędne schowka. Barman ma twoje główne wynagrodzenie. Super. Super. Emisja! Holy shit!
Nie wygląda na to, żeby miała iść jakakolwiek emisja. Właściwie to my musimy sobie zaaplikować ampułkę, bo zjadało nas promieniowanie. Dziwne. Pogoda piękna. A tam widzę jakiś schowek jeszcze. Czyżby to był ten, którego dostaliśmy? Tak, tak, zbliża się emisja. Widzę już po zmieniającym się świetle. Okej. Okej, czy my zdążymy przeszukać schowek? On zdaje się tam na górze. Więc... co my tutaj mamy? Mamy strzelbę, którą mamy. Tak jest. Czy to jest inny typ amunicji? Chyba nie. Jedno i drugie to są naboje śrutowe, które nie są zbyt efektywne, prawdę powiedziawszy. Ale dobra. Okej, robi się groźnie, robi się groźnie. Trzeba się schować. Chłopaki już tu są. No dobra, chłopaki. Cholera, nie mam żadnego kozaka. Tak to byśmy się napili. Ale sobie zjemy coś. Okej, bardzo ładnie to wygląda. Bardzo mi się to zawsze podobało. Chociaż i tak muszę przyznać, że te emisje w waniliowej wersji gry są zbyt delikatne. Oczywiście mody to naprawiają, ale jednak zawsze wolę waniliową wersję gry. Okej. I to już chyba koniec, bo widziałem, że... cudownie. Nawet nie było wstrząsów. Wyjątkowo słaba emisja. Dobra, teraz zajmijmy się przeszukiwaniem. Co oni tutaj mieli? Co oni tutaj mają? Zobaczmy. Może być granat. Zostawcie ich, zostawcie ich mi. Apteczka? Może być apteczka. Szybko się rozpogodziło. Dobra. Nie wygląda, żebyśmy coś tutaj... O, chłopie, coś się z ręką stało. Rzeka Shuya. Dobra, to by było na tyle, moi drodzy. Wracamy do barmana. Ja się z wami zobaczę już u niego, także... także do zobaczenia za chwilę, mi trochę zejdzie ta droga, a wam raczej nie. To ci niespodzianka. Nie zapisałem gry, więc byłoby to wyjątkowo niefortunne. Jeszcze się natknęliśmy na samochód. Dobra, ale żyjemy. Jest okej. Dobra. Mały incydent w środku drogi, ale już jesteśmy blisko. Cholera, wyskoczyły z tych krzaków. Raczej nic więcej tutaj nie ma, więc jesteśmy już bezpieczni. Oby. Okej, zapomniałem, że musimy schować broń wyjątkowo, nie jakoś tak, ale jesteśmy na miejscu, jesteśmy w domu i Boże, jak tu pusto. Chyba wszyscy wymaszerowali w pole. Dobra, uniemożliwiłem bandytom transakcję dotyczącą broni. 3500, dostaliśmy wcześniej 2500. No ładnie. Ładnie, bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. I moi drodzy, wygląda to, że zrobiliśmy chyba niemal wszystkie zadania na tym obszarze. Tak mi się wydaje,
że chyba już wszystko mamy tutaj wykonane. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jest ok, że ogołociliśmy wszystko z zadań. Także nie czeka nas nic innego jak wreszcie wyprawa do Janowa. Zmiana otoczenia, zmiana środowiska. Myślę, że to wszystkich nam dobrze zrobi. Także tak, moi drodzy, w następnym odcinku wybierzemy się do Janowa i tam się już zobaczymy. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!